Emerytury to szeroko dyskutowany temat w Polsce. Rząd przygotował ustawę, która pozwoli wypłacać emerytom specjalny dodatek w wysokości nawet 2500 zł. Trzeba spełnić tylko jeden warunek. Emerytury to gorący temat wśród obywateli Polski. Rząd obiecał wzrost świadczenia, na co gorąco liczy duża część społeczeństwa. Niedawno pojawił się projekt ustawy, która zapewnia dodatek dla tych emerytów, którzy spełnią jeden warunek. Można dostać nawet 2500 zł miesięcznie. Emerytury mają być wyższe. Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał obywatelom podwyżki emerytur, na które liczy bardzo wiele osób. Pojawiła się jednak nowa możliwość, by skorzystać z rządowych pieniędzy. Wszyscy emeryci, którzy spełnią określony warunek, mogą otrzymać dodatkowo nawet 2500 zł. Wszystko dzięki nowej ustawie, opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. MSWiA posiada gotowy projekt ustawy, która powstała jako efekt porozumienia, które po proteście służb mundurowych, politycy podpisali ze związkowcami. Aktualnie funkcjonariusz może skorzystać z prawa do odejścia na wcześniejszą emeryturę już po 25 latach pracy. Oznacza to, że co roku 4,5 do 5000 policjantów rezygnuje z pracy zawodowej, by dorabiać dodatkowo w prywatnych firmach. To ogromny problem, a w jego rozwiązaniu ma pomóc właśnie nowa ustawa. Dodatek dla emerytów może wynosić nawet 2500 zł miesięcznie. Projekt zakłada, że funkcjonariusze, którzy zostaną w służbie, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, będą dostawać specjalny dodatek do pensji. W zależności od stażu pracy, świadczenie motywujące będzie wynosić od 1500 do 2500 zł miesięcznie. Najwyższy próg osiągną już ci funkcjonariusze, którzy przepracują 28 lat i 6 miesięcy. Dzisiaj grzeje, 1,8-letnia dziewczynka zmarła ze starości. Powód jest wyjątkowo rzadki. 2. Dramat rodzinny po The Voice Kids. Nieuleczalna choroba zaatakowała nagle młodą gwiazdkę, nie oszczędziła też jej siostry. Chętny do skorzystania z dodatku funkcjonariusz będzie musiał wystąpić o niego do przełożonego. W przypadku skazania funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub niewywiązywania się z zadań służbowych, wypłata świadczenia będzie mogła zostać wstrzymana. Aktualnie średnia emerytura mundurowa wynosi 3,5 tysiąca złotych brutto. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.